Dzień dobry Państwu, jest blady sobotni świt. Wracam z Warszawy. Dobrze wiecie po czym. Jest bardzo liczna na całe szczęście grupa ludzi, dzięki których pomocy, wsparciu da się to ustać. Bywa ciężko, bo walą mocno. Ale dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu wszystko będzie dobrze. Muszę Was przeprosić na tym etapie za techniczną jakość tego, co Wam proponujemy. Na razie inaczej się nie da. Ale wierzcie mi, że już niedługo zaproponujemy Wam coś, co naprawdę będzie zasługiwało na Waszą uwagę. A i tak bardzo dziękuję za tą, którą nam poświęcacie. Wiem, że w dużej mierze ona wynika z ciekawości, ale w dużej mierze mam nadzieję także z tego, że uwierzyliście nam. My naprawdę serio traktujemy zapowiedź, że zamiast propagandowej zupy chcemy dostarczyć ludziom czystą wodę. Bo ona jest wszystkim potrzebna. A na całe szczęście niczym jakoś nadzwyczajnie nachalnie nie smakuje. To jest też mój apel, odezwa do zwolenników i do przedstawicieli tej naszej polskiej konserwatywnej prawicy. Niczego nie straciliście, nikt Wam niczego nie odebrał, naprawdę. Będziecie mieli i nadal macie takie same prawa jak wszyscy inni przedstawiciele polskiej polityki. Możecie przychodzić, będziecie zapraszani, możecie być gośćmi naszych programów, możecie opowiadać swoje historie, możecie się chwalić swoimi osiągnięciami. Wierzcie mi, wszystko to opowiemy, naprawdę. Obiecuję Wam, że tu się nic nie zmieni. Zmieni się jedno i to Wam mogę obiecać. Już nigdy żaden dziennikarz nie potraktuje polityka w studiu tak, jak to się zdarzało jeszcze kilkanaście dni temu. To Wam mogę obiecać. Także Wam, przedstawicielom polskiej konserwatywnej prawicy. Ale poza tym nic się w Waszych prawach naprawdę nie zmieni. Zostawmy to jednak. Polityka nie ma w tej chwili żadnego znaczenia, bo zawsze tak jest, a w każdym razie od paru lat, że jeżeli spotykamy się o tej porze roku, to spotykamy się wtedy, kiedy jadę na święto. Więc jadę na święta. Tak, jadę do mamy, jadę w góry. Może trochę śniegu nawet zobaczę. Jadę odwiedzić mojego przyjaciela Piotra, który przygotował dla mnie pierogi, za co bardzo mu dziękuję. Zresztą też Was tam zapraszam. Wpadnijcie na szczyt Równicy, znajdziecie tam najbardziej gościnny dwór na świecie. Więc Wam też tego życzę, żeby to były dobre święta, udane święta, z daleka od codziennych trosk, żebyście dostali wszystkie te łaski, o które prosiliście. Kogokolwiek o nie prosiliście, niech Wam te łaski da. Każdy z Was na to zasługuje. Spędźcie te święta wśród najbliższych. Nacieszcie oczy swoją rodziną, jeśli jej dawno nie widzieliście. Niech ten obraz zostaną w Waszych oczach, bo nawet nie wiecie, jak życie potrafi być kruche i jak szybko się musimy żegnać z rzeczami, które były nam bardzo drogie. Mam nadzieję, że nie macie takich doświadczeń za sobą w ostatnim czasie. Ale jeśli tak, to wiecie, o czym mówię. Tak więc cieszcie się rodziną, uściskajcie wszystkich bliskich. Jeżeli rzadko ich widujecie, to tym bardziej. Zostańcie z dobrym wspomnieniem po tych świętach. I zapomnijcie o tym, co ogniskowało Waszą uwagę przez ostatnie dni, bo są naprawdę milsze rzeczy. To ważne tym bardziej, że święta nie trwają długo. Warto się nimi naprawdę solidnie cieszyć. Łączę się z Wami w tej przedświątecznej radości. Bogatych prezentów. Do zobaczenia.